Nazywam się Radek Drzewiecki, od ponad 16 lat prowadzę firmę Lean Passion. Zajmujemy się wzrostem efektywności procesów oraz zaangażowania pracowników. Dodatkowo jestem założycielem dwóch startupów technologicznych Sherlock Waste i Linovatica Netflix dla biznesu. Robię to co robię, ponieważ chcę aby firmy były świetne, a ludzie szczęśliwi w pracy. Dlatego dla mnie skuteczny menedżer to nie tylko taki, który osiąga cele, ale przede wszystkim robi to z ludźmi. Potrafi podłączyć ich do strategii firmy. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak być skutecznym CEO, jak zwiększać efektywność, zaangażowanie, budować ponadprzeciętną zdolność do adaptacji i rozwijać się, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam. Dzień dobry, cześć moi drodzy. Tydzień temu mówiłem o tym, że najlepsze firmy dla mnie to są firmy, które dają, które mają i ramy, i wolność gdzie trzeba. Ramy to są dla mnie to jest dla mnie strategia, kultura organizacyjna, misja, wizja, wartości, portfolio procesów, sposób motywowania ludzi, ramy to jest też świadome przywództwo, zasady, tego role, czyli wszystkie te fundamentalne rzeczy, o których mówi się, a jest to taka trochę jak premia Yeti. Wszyscy wiedzą, że istnieją, nikt nigdy nie widział. I firmy nie mają dzisiaj kłopotu z tym, jak mają być zorganizowane, czy hierarchicznie, czy płasko, czy. czy tak czy siak, tylko mają problem z podstawowymi rzeczami. Głównym moim zdaniem problem biznesowy jest taki, że większość rzeczy w organizacji jest na niby. Jest niedopowiedziane. I dziś druga część, odcinek 71. Turkusowa hierarchia, czyli jak zbudować angażującą i efektywną organizację część druga. Więc moi drodzy, tydzień temu mówiłem Wam, że celem nie jest spieranie się, czy firma ma być hierarchiczna, czy też turkusowa. Uważam, że sam pomysł na strukturę organizacyjną jest zdecydowanie mniej istotny od tego, czy będziecie w praktyce realizować to, co sobie założyliście. A to z kolei jest e, rozmową o kulturze dyscypliny i o walk the talk, jak to się mówi, czyli robieniem w praktyce to, czego sobie założyliśmy. Dla mnie najlepsze organizacje to są organizacje, które są konkretne, czyli organizacje, które. Są zdyscyplinowane, ale nie w kontekście traktowania ludzi z dyscypliną, tylko zdyscyplinowane w kontekście tym, że e, e, robią to, co sobie założyły, robią to, co robią. Taką organizacją było G, taką organizacją jest Fresh Logistics, taką organizacją jest Solar, o której mówiłem wam w poprzednim odcinku. I taką organizacją, nieskromnie mówiąc, staje się Lean Passion, które było dotychczas bardzo rozwalone, ale Inwestor kazał nam się poukładać i taki impuls był bardzo y, fajny, więc my odrabiamy zaległości od trzech lat i, y, y, i po prostu się strukturyzujemy i się układamy. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Są trzy główne problemy biznesowe organizacji. Silosy, i ja nie mówię o silosach pomiędzy działami, ale silosy, podział na y, tych, co zarządzają i tych, co pracują, to są y, założenia fabrycznego. Y, jak mur berliński jest ten silos, słuchajcie, jedni drugim nie ufają, nie? Czyli pracownicy nie ufają menedżerów, od rodziców to bierzemy menedżerowie, nie ufają pracownikom, e, dlatego namawiają się, wiecie, organizują potajemne spotkania, e, zastanawiają się, co im powiedzieć, zamiast mówić wprost i prawdę. No i to są główne problemy organizacji, czyli sposób, w jaki komunikujemy się, sposób, w jaki prowadzimy firmę, sposób, w jaki Y, y, czy jesteśmy autentyczni w tym co y, y, wymyśliliśmy nie ma gorszej rzeczy jak management by guesstimation czyli jak y, y, zarządzasz no, no normalnie nie? normalnie więc ten network of teams wymyśliliśmy sobie że będzie turkusem na poziomie zespołów i hierarchią na poziomie organizacji punktem łączącym organizację z zespołem jest lider Lider zespołu, który rozumie kontekst biznesowy i podjął decyzję, że on chce wspierać organizację i zarządzać, podłączyć ludzi do tego kontekstu biznesowego. Dla mnie kontekst biznesowy składa się i z kultury organizacyjnej, i ze strategii, a wchodząc w większe szczegóły, z pięciu elementów, takich jak misja, wizja, strategia, cele, strategiczne i wartości. I ten lider jest takim łącznikiem, właśnie. I na tych liderach w Polsce mamy około dwóch milionów liderów zespołów, czyli takim w większości firm jest nazywany to First Line Manager. I nie oszukujmy się, nie pozbędziemy się w firmie menedżerów, prezesów, właścicieli. I dobrze. Ważne jest, żeby każdy rozumiał swoją rolę w realizacji misji, wizji, strategii itd. itd. W kontekście, więc, tak jak powiem, Turkusowa hierarchia to jest pomysł na to, jak poukładać firmę, w której ludzie, w której jest i autonomia, i samoorganizacja, ale w której jest też dyscyplina. I jakkolwiek brzmi to sprzecznie. Ale empatia i efektywność to są dwie strony tej samej monety. Czyli ja z jednej strony daję autonomię, ale z drugiej strony wymagam, z drugiej strony nie pozwalam ludziom realizować rzeczy, które nie wspierają kontekstu biznesowego. I to jest dla mnie organizacja, która idzie z hasłem, przepraszam znowu z angielskiego Focus World Mothers, nie? Czyli jest konkretna, jest konkretna, jest skoncentrowana, jest jeżem, y, nielisem, y, Opiera się na tym, co sobie założyła. W związku z tym powiem wam, że Jakieś e, dwa lata temu poznałem supermodel e, układania takiej organizacji. Nazywa się on Park. People Architecture Routine, e, Routines i e Culture. I układając taką organizację zaczynamy od culture. Dla mnie culture, tak jak powiedziałem, to jest misja, wizja i też strategia, albo sposób na realizację wizji dla mnie to jest definicja strategii wartości, zachowania i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten model park to jest na poziomie w ogóle organizacji, bo jak powiedziałem, że turkusowa hierarchia to jest taka, że organizacja jest hierarchiczna, a zespoły są turkusowe, i ta, ta hierarchia organizacji super jest ją oprzeć na modelu park, nie? Czyli w sposób, pomysł na firmę. Za chwilę was też poproszę, żebyście zrobili sobie takie ćwiczenie. Przygotujcie sobie dla tych, co chcą i mogą, kartkę papieru zwykłą i długopis i czystą kartkę papieru, ale. Model park jest absolutnie mind blowing. To jest coś co rozwala po prostu umysł. Jest cudownie do ułożenia firmy i cudownie do odpowiedzi na kilka bardzo prostych pytań, tak? Czyli zaczynamy od w ogóle podstaw organizacyjnych, czyli jaka jest nasza misja, czyli dlaczego robimy to, co robimy? Jaka jest nasza wizja, do czego dążymy, jaka jest nasza strategia? A dla mnie strategia jest sposób realizacji wizji, czyli sposób działania, sposób konkurowania. Jakie są nasze wartości, czyli jak współpracujemy ze sobą na co dzień w organizacji na zewnątrz, czy jakie jest nasze DNA. Wartości często są uzupełnione od zachowania. I to jest culture. W modelu park to jest rzecz, o której my zaczynamy. Druga rzecz to jest people. I people to jest odpowiedź: a kto nam do takiej kalczy pasuje? I ja mam taką, taki system ocen y, ludzi. Przepraszam, system selekcji. Wiem, że selekcja jest źle zrozumiana, ale już nie będę się tłumaczył. W plus U razy P, gdzie W to jest wiedza, U to są umiejętności, a P. To jest postawa. I postawa to jest w kontekście naszych wartości, naszej misji, i tak dalej. W związku z tym odpowiadamy sobie na pytanie, czy ludzi, których mamy w organizacji, to są ludzie od menedżerów, liderów, to są ludzie, którzy pasują nam do takiego pomysłu na kulturę tej organizacji, do takiego pomysłu na to, jak ta organizacja ma funkcjonować. I sprawdzamy i wiedzę, i umiejętności, czyli poziom kompetencji, które wnoszą ludzie na poszczególnych stanowiskach, poszczególnych, w poszczególnych strukturach, ale przede wszystkim sprawdzamy. Czy postawą, czy na przykład niektórzy liderzy nie potrzebują pomocy, nie tak mówiąc dy, dy, dyplomatycznie. Kolejna rzecz to jest architecture i dla mnie to jest właśnie odpowiedź, jaką strukturę organizacyjną sobie wyobrażamy, czy to jest struktura płaska, czy to jest struktura hierarchiczna, czy to są silosy, czy to są triby, tak jak chcecie, portfolio procesów, model biznesowy. Tak, czyli jaki jest nasz model biznesowy, biznes model Canvas, cudowne narzędzie, jaka jest nasza struktura organizacyjna, który, czyli kto do kogo raportuje, jeśli, no bo mówiłem, jeśli ktoś sobie założy, że nie ma żadnych zespołów, nie ma żadnej struktury, wszyscy robią wszystko, to to też jest ok. wybaczcie sarkazm. Jakie mamy portfolio procesów, portfolio procesów biznesowych i mm, wspierających znowu na jednej kartce, Czyli jak zobaczycie ten model park to jest takie odrabianie zaległości people architecture routine i y culture. Routines to są nawyki w organizacji. Dla mnie najlepszym nawykiem to jest siatka spotkań, tak zwane board meetingi w cyklu cel, wynik, Kaizen. Kto, jak często, z kim spotyka się w jakim celu, jakie cele omawia, jakie OKR-y omawia, jakie w związku z tym są działania i to jest takie paliwo dla organizacji które powoduje, że firma działa bezustannie i firma rozwiązuje problemy i firma jest po prostu gotowa, tak? I tak jak mówiłem, żeby zrobić taką organizację, weźcie sobie kartkę papieru, żebyście zobaczyli, wiecie, w podcaście być może to się uda, żebyście zobaczyli, o czym mowa i podzielcie sobie ją na trzy części. W lewym górnym rogu pierwszej części napiszcie firma, w środkowym napiszcie procesy, a na dole napiszcie zespoły. I tak naprawdę, abstrahując od tego, jak organizacja jest dzisiaj zorganizowana, to mamy perspektywę samej firmy, samego przedsiębiorstwa, mamy perspektywę procesów i mamy perspektywę zespołów, które te procesy organizują. I tak Wam proponuję wymyślanie pomysłu na siebie, na swoją firmę. Zacznijmy od firmy. To, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o fundamenty organizacji, bo powiedziałem wam, że sztuką robienia turkusowej hierarchii, a powiedziałbym wprost organizacji, która jest great i w której people są so happy, tak jak nasza misja mówi, to pierwszą absolutnie rzeczą jest refleksja tożsamościowa i strategiczna. To są, słuchajcie, 95% menedżerów nie zna misji, wizji i celów organizacji, to Zrozumcie, że nie trzeba zmieniać struktury organizacji, tylko to, na czym trzeba się skupić, to jest odrobić pewne zaległości. I dlatego pierwszym krokiem budowania kultury organizacyjnej jest jej dokładne, obsesyjne, więcz, wręcz określenie, sformułowanie ram, fundamentów. Nazywam to fundamentem pod działalności organizacji. Ramami funkcjonowania firmy, ramami kultury organizacyjnej są dla mnie misja, dlaczego robimy to, co robimy, Jede, jedno zdanie, wizja, do czego dążymy, strategia, w jaki sposób dojdziemy tam, gdzie dążymy, cele strategiczne, skąd będziemy wiedzieć, że się udało, wartości, zachowania i role. Jakie mamy role, zrobienie W, plus U razy P, jakie kompetencje mamy w zespole, jakie umiejętności, jakie postawy. I warunek docelowy dla mnie, warunek docelowy to jest, do jakiej sytuacji dążymy. 100% menedżerów rozumie i wspiera kontekst biznesowy, czyli misje, wizje, cele, strategie, wartości, zachowania. Ok? Bardzo dużo firm wywala się na tym poziomie, a my chcemy podłączać ludzi do firmy, a nie mamy zrozumienia i konsensusu na poziomie y, strategicznym, więc y, y, nie ma wiedzy, nie ma świadomości, zrozumienia, co oznacza na przykład jesteśmy liderem rynku. Dlaczego? Dlatego refleksja tożsamościowa, refleksja strategiczna to jest mas. Jest jeszcze jedno bardzo ważne, że to musi być banalnie proste, jednozdaniowe główne zadanie 3-4 wartości, nie 8. Misja jednozdaniowa, wizja jednozdaniowa, cele strategiczne, maksymalnie cztery i w procesie refleksji tożsamościowej. Ja teraz y, robię trzy takie procesy refleksji tożsamościowej. Na ogół jest to od trzech do sześciu miesięcy. Jeżeli jesteście zainteresowani po układaniu firmy na tym poziomie, to zapraszam do współpracy oczywiście. Większość moich klientów, mógłbym nawet zaryzykować nieskromnie, że wszyscy są bardzo zadowoleni, bo szukają odpowiedzi. Niedawno klient powiedział, że 12 lat szukali. Takiego gościa jak ja. Więc nieskromnie, ale prawdziwe, słuchajcie. Więc pierwszą rzeczą, jak robimy na poziomie firmy, to jest odrobienie zaległości pod kątem tego, co firma powinna mieć jako swoje, nie wiem, serducho, jako swój absolutny fundament. Misja, wizja, strategia, cele strategiczne wartości. Większość firm coś ma. Coś ma i w większości film nie wymyślam tego od nowa, tylko po prostu układamy to i parafrazujemy i zapisujemy za pomocą jednej kartki, najczęściej jest to plakat. Druga rzecz, park, tak jak powiedziałem wam przed chwilą. People, architecture, routines, culture. Culture już mamy, bo zrobiliśmy sobie refleksję tożsamościową, refleksję strategiczną. Mamy zdefiniowane culture i to co robimy to jest PIPO, tak jak powiedziałem, co wnoszą nam ludzie, jakich postaw my potrzebujemy, robimy tak zwany profil y, osoby, która do nas pasuje lub nie, przyda się na, y, w oparciu o wartości, o misję, wizję, przyda się na rekrutacjach, nie chodzi o to, żeby później ludzi zwalniać. Następnie definiujemy architekturę, czyli strukturę organizacyjną, portfolio, biznes, model canvas i routines, to jest po prostu, słuchajcie, siatka spotkań, performance management system i żeby to działało, musi być easy, easy losowy, i silosowe, i cross-funkcjonalne i tu się świat zmienia. I ostatnią rzeczą, którą robimy na poziomie firmy, to zajmujemy się komunikacją naszego pomysłu na tą firmę, czyli tej kultury organizacyjnej, tej strategii. I uwaga, największym błędem jest to, że zarząd siada i robi strategię przez 6 miesięcy, a następnie komunikuje ją przez godzinę. Komunikacja kultury organizacyjnej to jest 12 miesięcy w pełnych rolach, z uwzględnieniem ryzyk, z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy i 100% ludzi mają zrozumieć. Dlatego ona musi być banalnie prosta. Tak. Dobra, i to jest pierwszy poziom organizacji, poukładanie firmy, firma, strategia i kultura organizacyjna, refleksja strategiczna tożsamościowa, przejście przez model park, pomysł na komunikację kultury organizacyjnej, rozpisanie jej na 12 miesięcy, nie na godzinę. Okay? Dobra, to jest pierwszy to na górze kartki, tam gdzie macie firmę, wpiszcie sobie takie trzy rzeczy i zastanówcie się, czy to jest dla Was ma sens i czy to dla waszej firmy ma zastosowanie. Środek, procesy. I teraz jedna bardzo ważna rzecz. Procesy nie są dla firmy, procesy są dla klientów. I to, czego w procesach brakuje, to ról i wspólnych celów. Mała dygresja historia. Ostatnio rozmawiałem z firmą, która ma taki proces NPI, New Product Implementation, i wszyscy się kłócą. Nie tylko, że firma traci bardzo dużo pieniędzy, bo to są setki tysięcy dolarów miesięcznie, wprowadzając nowy produkt na rynek. To jeszcze jest to tak niedopowiedziane. I uwierzcie mi, że to nie jest związane z tym, że ludzie mają złe intencje, tylko związane z tym, że są niedopowiedziane role, nie ma wspólnych celów, nie ma odpowiedzialności, proste rzeczy. Okay? Więc na poziomie procesów, tak jak mieliśmy trzy zadania na poziomie firmy, to co możecie sobie wpisać, to numer jeden to jest role, których nikt nie musi się domyślać. Wygooglujcie sobie model RACI. Model RACI. Piszcie sobie w sieci. Bardzo fajnie na poziomie procesów można ustawić sobie rolę. Czyli rolę, których nikt nie musi się domyślać, za co ty jesteś odpowiedzialny w dodawaniu wartości dla klienta. Pamiętacie, procesy rysuje się horyzontalnie, na końcu dobrze sobie zrobić ikonkę klienta. Druga rzecz to jest pomysł na przeniesienie celów strategicznych na ten proces i na poszczególnych elementów w procesie. I broń Boże, balans scorecard, ani. Sorry, że jestem dzisiaj taki dosadny, no ale będę mówił wprost, jestem po prostu sobą, ani żadnym MBO. Tylko zbudowanie wspólnych celów. Wygląda to mniej więcej tak w skrócie, że spotykają się menedżerowie, liderzy, może też pracownicy odpowiedzialni za poszczególne elementy do tego procesu biznesowego, tak i rozmawiają o tym, jakie powinny mieć wspólne cele, żeby wspierać cele strategiczne, i dopiero później robią sobie cele zespołowe, tak? Czyli może to dziwnie zabrzmi, ale ja naprawdę jestem fanem silosów. Uważam, że silosy, że coś swojego, że fajnie jest mieć coś, do czego nikt inny nie ma dojścia. I jestem za tym, żeby sprzedaż miała swoje zasady, miała swój mini zespół, ale co nie oznacza, żeby nie, nie współpracować z produkcją czy też z delivery, czyli silosy, które ze sobą współpracują, i to właśnie nazywam Network of Teams, zorganizowaną w kontekście dodawania wartości dla klienta posiadający wspólne cele. I teraz odpowiedzcie na pytanie, czy w waszych firmach macie taki, macie poziom celów, które nie są w wielu firmach formalnych, ale celów wspólnych, na przykład dla sprzedaży, ryzyka operacji, powiedzmy w bankach, albo dla produkcji, utrzymania ruchu, logistyki i tak dalej. I na przykład raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu te zespoły spo spotykają się i patrzą, jakim idzie, ale nie pod kątem ich silosów, że mówi, ja zrobiłem swoją robotę, to tamten dał ciała, tylko jakim idzie pod kątem celów wspólnych. Tak, czyli cele wspólne. Nie wiem czy wam, czy jesteście w stanie sobie to wyobrazić, ale to są cele, które wynikają z, z dostarczania wartości dla klienta. Dobra. I ostatnia rzecz, to jest siatka spotkań. Performance management system, czyli pomysł na to, żeby firma była zarządzana poprzez cel z Spotkania z Visual Management, z tablicami wirtualnymi i dzieją się cuda. Słuchajcie, dzieją się cuda. Ludzie regularnie spotykają się, rozmawiają im o tym, jakim idzie. I tak jak powiedziałem zawsze, tych spotkań jest X plus 1. X to jest liczba etapów w procesie, a jeden to jest spotkanie wspólne i to spotkanie spójn, wspólne jest crossfunkcjonalne, gdzie menedżerowie wspólnie się spotykają, rozmawiają o tym, jak nam idzie w kontekście realizacji wspólnych celów. To jest cudowne, nie trzeba rezygnować. Słuchajcie, z silosów nie trzeba od razu zabijać sposobów, w jaki organizacja jest dzisiaj stworzona, tylko po prostu spowodować, żeby te silosy ze sobą gadały, żeby ci ludzie ze sobą współpracowali. Jak do tego dorzucicie jeszcze pięciar, o którym zaraz powiem, to dzieją się cuda i naprawdę. Dla mnie układanie organizacji to jest cel numer jeden, który dawałbym dzisiaj zarządom, a nie zastanawianie się, jak powinna wyglądać moja struktura organizacyjna. Plus jest taki, że wiele nie trzeba zmieniać od strony fundamentów, tylko trzeba robić rzeczy autentyczne i prawdziwe, i do bólu obsesyjnie popracować nad fundamentami. Czyli na poziomie firmy, jeszcze raz, kochani, pierwsze refleksja strategiczna. Tożsamościowa, wypracowanie tych pięciu bardzo ważnych elementów misja, wizja, strategia, cele strategiczne, wartości zachowania, bycie y, y, autentycznym później w ich y, 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 wspieraniu. Dwa, model park absolutnie niesamowita rzecz czyli jakich chcemy mieć ludzi, w jakiej architekturze chcemy pracować, jakie powinniśmy mieć rutyny, by wspierać tę kulturę organizacyjną i strategię, którą sobie właśnie wymyśliliśmy. Trzecia rzecz komunikacja. Kultury, strategii do organizacji, która powinna trwać przez 12 miesięcy. Ostatni element, nad którym pracujemy 6 miesięcy, to jest wpisanie naszych misji, wizji, wartości, celów i tak dalej w codzienne działania. Dlatego w te board meetingi, w board meetingi na przykład wartości obok board meetingów, powieszone, wszystko jest spójne, cudowna rzecz. Druga część waszej kartki, środek, procesy są dla klientów, nie dla firmy, role, wspólne cele i performance management, tak? I trzecia rzecz to jest rzecz, o której mówiłem wcześniej, że możemy się tam pobawić w Turkus, niezależnie od tego, jak to byście sobie nazywali. Po prostu dla mnie to, jest, to nie jest pracować inaczej, tylko pracować normalnie. Tak jak Lalu napisał książkę, bodajże, gdzie tytuł jest pracować inaczej, jeśli dobrze pamiętam, ja uważam, że pracować normalnie, a normalnie to jest wtedy, kiedy lider jest uczciwy, szanuje innych, stawia na komunikację, stawia na zaufanie, ludzie mogą czuć się swobodnie. Tak jak w jednej z firm zapytałem się kiedyś na magazynie, co Was najbardziej wkurza w pracy facet do mnie mówi: ty. I ja mówię: O, dlaczego? Mówi: Ciągle gadasz i się wymądrzasz, a my pracować musimy. I mu rękę, po prostu zapytałem, bo odpowiedział: jest super. No, kiedyś bym się obraził, kiedyś byłem innym człowiekiem. No ale dobra, mamy firmę, mamy środek procesy, mamy zespoły. I tutaj uwaga ja stawiam na lidera, ale świadome przywództwo. Jakbym został zapytany, jaki jest główny problem biznesowy organizacji dzisiaj, to głównym problemem biznesowym organizacji dzisiaj jest to, że liderzy, 90% liderów, 2 miliony mamy w kraju liderów przełożonych pracowników, improwizuje zarówno w przywództwie, jak i w zarządzaniu. Przywództwo to jest sposób, w jaki podłączasz ludzi do firmy, zarządzanie to jest sposób, w jaki pracujesz na co dzień. I w obu tych rzeczach, jak motywujesz ludzi normalnie, jak działasz na co dzień, żeby było dobrze. Nie? Zakładamy tę płetwę rekina. W związku z tym na poziomie zespołów potrzebujemy trzech znowu rzeczy. Pierwsza rzecz to jest świadome przywództwo. I trzy pytania, które powinien zadać sobie lider. Absolutnie nie kaskadujemy kultury organizacyjnej, jej komunikacji, stawania się, wiecie, propagowania wartości od akademii liderskich. My na początku musimy popracować na serducho, a dopiero później na umyśle. Czyli trzy pytania, które powinien sobie zadać lider. Dla mnie kluczem budowania świadomego przywództwa jest refleksja, ale nie refleksja na poziomie plusów, minusów, to refleksja na poziomie roli. Czyli pierwsze pytanie, jakie zadaje sobie lider, czy ja rozumiem kontekst biznesowy, czy rozumiem tę misję, te, te wizję, te cele, te strategie, czy rozumiem wartości. Dobra. I drugie pytanie, czy w związku z tym chcę być liderem w tym kontekście, i trzecia rzecz, czy rozumiem swoją rolę w jaki sposób ja mam podłączyć ludzi do tego, w jaki sposób mam zorganizować zespół, czy podniosę rękę do góry, kiedy czegoś nie wiem, czy potrzebuję pomocy. Żadnych akademii na tym etapie, tylko upewnienie się, że lider będzie tym, czym chcecie, żeby był, czyli integratorem ludzi z firmą, jakkolwiek beznadziejnie się to nazywa, nie? Ale lider jest integratorem, on podłącza swój zespół do kontekstu biznesowego, jeśli robi to większość liderów, najlepiej wszyscy, to mamy network of teams, czyli zespoły... Samozarządzające się, w którym ludzie podejmują decyzje wspólnie ze swoim liderem, w jaki sposób wspierać misję, wizje i cele strategiczne firmy. I to jest dla mnie turkusowa hierarchia. Numer dwa, a propos integracji, jestem absolutnym zwolennikiem budowania mini kultury organizacyjnej na poziomie tego zespołu. Czyli najpierw lider odpowiada sobie na pytanie, czy ja rozumiem, czy chcę i czy wiem, jaką rolę powinienem grać. I to się nazywa świadome przywództwo. Do przywództwa zawsze używam słowa świadome. I Dopiero później wyposażamy go w takie narzędzia, ja uwielbiam narzędzie 5R, to jest w ogóle dla mnie numer jeden, jeśli chodzi o skuteczność narzędzia liderskiego. I a propos integracji, tak jak powiedziałem jestem absolutnym zwolnikiem budowania mini misji, mini kultury organizacyjnej, wizji na poziomie zespołu, żeby ten zespół miał coś swojego, miał swoje mini środowisko pracy, tak jak powiedziałem przed chwilą. I tak sobie wyobrażam ten turkus, określone swoje role, kto, w jaki sposób dzielą się ludzie zadaniami. Tylko musi być ta praca odrobiona. Uważam, że liczenie na to, że ludzie się sami zorganizują, no jest jakkolwiek donkiszotową wyprawą walki z wiatrakami. Tak? I dla mnie taki lider powinien przeprowadzić jeden, dwa warsztaty ze swoim zespołem i zadać cztery pytania. Po pierwsze, kochani. To jest kontekst biznesowy naszej firmy. Zobaczcie, to jest misja, wizja, u, du, 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 du. jaka jest nasza rola w tej firmie? Zespół odpowiada. Dwa, czy chcielibyśmy mieć mini misję? Jeśli zespół powie tak, to zastanówmy się, jak na poziomie firmy, dlaczego istniejemy, to, to jest dlaczego działamy jako zespół. Ludzie wymyślają genialne rzeczy, robią sobie logotypy zespołu, robią sobie hasło, robią sobie nazwę nieformalną, zabawa, Tak. Kolejna rzecz, jak mamy zamiar wspierać cele strategiczne i cele wspólne, o których mówiłem wcześniej, cele na poziomie procesu? Zespół wymyśla swoje cele, nic nie kaskadujemy im, to zespół wymyśla swoje cele. I kolejna rzecz, jak mamy zamiar współdziałać w kontekście naszych wartości, relacji? Doprecyzowujemy sobie reguły. Doprecyzowujemy sobie relacje, tylko zobaczcie, że to jest wszystko w kontekście ram, które zostały wyznaczone w firmie, ponieważ nie pracujesz gdziekolwiek, tylko pracujesz jako lider właśnie w tej firmie, tak? Czyli na poziomie zespołu świadome przywództwo, obsesyjne sprawdzenie, czy liderzy rozumieją kontekst, czy chcą. Tylko to nie stawianie ich przez ścianie, bo być może potrzebują trochę czasu i czy rozumieją swoją rolę i dopiero później zastanawianie się, w jaki sposób ja mam im dostarczyć kompetencji do tego, żeby być tym świadomym liderem. Dwa integracja, zbudowanie zespołu w oparciu o kilka umiejętności miękkich, ale głównie w oparciu o tą świadomość, o którą wcześniej mówiłem i o doskonałe narzędzie, które jest 5R. Jak nauczycie swoich liderów zrobienia 5R raz do roku po zrobieniu budżetu czy też parafrazy strategicznej, to dzieją się cuda, bo nikt niczego się nie musi domyślać. A dla ludzi niezależnie od branży, znajomość, zasad, to, na co ja mogę sobie pozwolić, jest po prostu poczuciem bezpieczeństwa. Tak? I trzecia rzecz, którą ja uważam, że jest kluczowa, to jest danie ludziom możliwości wzajemnych interakcji, czyli takiej kultury organizacyjnej, która dzisiaj będzie digitalizowana. Tak? tak jak powiedziałem, mój przyjaciel Maciek Noga i Bartek Długokęcki byli na konferencji w Stanach. I słuchajcie, wszyscy mówią dzisiaj o tym, że żadna technologia nie będzie bez modułu społeczności, więc dla mnie. Społeczność wsparta technologią i wykorzystanie, słuchajcie, przez tego lidera i przez różne produkty technologiczne, self-determination theory, czyli autonomia, mistrzostwo, relacje. Dlatego jak najbardziej budowanie LinkedInu wewnątrz firmy. Ale nie sztuką jest dostarczenie technologii, tylko tego, żeby ludzie chcieli ze sobą rozmawiać, uczenie peer-to-peer. Wymiana wspólnych doświadczeń, eksperckość, 70% wiedzy, doskonale taka ucząca się organizacja, tak? uczące się zespoły, które współpracują ze sobą, ale też korzystając z doświadczeń innych zespołów, I to, i to jest do odrobienia, tak, na przyszłość. Czyli. Reasumując, kochani, rozwiązywanie problemów nie polega na skakaniu do konkluzji, tak? Zaraz po pojawieniu się problemu, tylko na zrozumieniu przyczyny i przeprowadzeniu eksperymentu mającego na celu pozbycie się źródła tego problemu. Tak? Czyli problem solving polega na problem, przyczyna, hipoteza odnośnie rozwiązania, eksperyment PDCA, wyciągnięcie wniosków, czy problem został rozwiązany, czy dobrze zlokalizowaliśmy przyczynę. I z mojego ponad 20-letniego doświadczenia, wynika, że skakanie do konkluzji jest zabójcze i dla mnie skakaniem do konkluzji jest taki dzisiaj wszystko nie działa, ponieważ organizacje są hierarchiczne. To jest błąd w myśleniu. Wybaczcie, nie chcę krytykować wszystkich zwolenników organizacji Turkusowej, ale nie jest to istotne, jak organizacja jest stworzona, istotne jest, jak jest stworzona na poziomie zespołu, ale czy ten zespół rozumie, w jaki sposób kontrybuje. I ludzie chcą kontrybuować, i to jest dla mnie sens istnienia, poczucie przynależności, nikt niczego się nie domyśla. I tak jak powiedziałem, mam 20 lat doświadczenia, popełniłem bardzo dużo błędów. Problemy w organizacji są trzy. Dzisiaj, niezależnie od branży, firmy zmagają się z trzema głównymi problemami. Pamiętacie, problem, przyczyna, potencjalne rozwiązanie. Zaangażowanie Efektywność, zdolność do adaptacji. Są trzy główne problemy, bym miał sprowadzić do wspólnego mianownika. Oczywiście to zaangażowanie mierzymy tym, że jest Ogromna rotacja, ten ciche odejście, jak to się mówi, efektywność. No to marnotrawstwo w firmie jest tyle, że dzisiaj, przy tym co się dzieje w kryzysie, wzroście kosztów, no firma, która się nie optymalizuje na produktywności, zwyczajnie jest, ma szansa, że nie przetrwa. A zdolność do adaptacji to jest dla mnie na przykład absorpcja technologii. I technologia jest dzisiaj jak szwedzki stół, jest dostępna, możemy brać, co chcemy, ale żyjemy po raz pierwszy w czasach, gdzie technologia B2C jest dalej od technologii B2B, jak kiedyś, żeby można było skorzystać z internetu, trzeba było pójść do biura, a dzisiaj szybciej ludzie absorbują rzeczy, które im są wygodne. I, i to są trzy główne problemy, zaangażowanie, efektywność, zdolność do adaptacji. Przyczyny tych problemów, pierwszy, numer jeden, silosy horyzontalne, czyli manage, management sobie, pracownicy sobie. Dwa, improwizowane przywództwo, zwłaszcza na najniższym szczeblu w organizacji. trzy. Niedopowiedziane podstawy. Ja to nazywam opinie zamiast faktów. Domysły w kontekście fundamentalnych elementów organizacji. Strategia? Hmm. Misja? No, gdzieś jest. Rolę? Moją rolą jest robić dobrze. Cele? No, cele mi dali. E, procesy? Hmm. Są gdzieś tam 127 etapów w procesie, ale siatki spotkań? Mamy za dużo spotkań. Model biznesowy? Hmm. Jakiś jest, nie? Więc y, działanie w chaosie z płetwą rekiną od poniedziałku do piątku wchodzę do tego swojego oceanu i dowożę, 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 dowożę i to powoduje stres i zmęczenie. I tak jak powiedziałem wam wcześniej, prowadzę teraz proces refleksji tożsamościowej i strategicznej dla cudownego klienta. Uwielbiam tych ludzi, więc jeśli słuchacie, to pozdrawiam. Nie zdradzę nazwy firmy, ale uwielbiam tę atmosferę. Natomiast zadałem pytanie, czy macie strategię firmy? Odpowiedź zwaliła mnie z nóg, tak? Oczywiście, że chyba tak. Więc zaproponowałem ironicznie, że może takie powinno być hasło tej organizacji. No, także, Ale to nie jest odosobniony przypadek, więc fundamenty, podstawy, moi drodzy. Tak więc skupiłbym się nie na tym, czy nasza firma ma być turkusowa czy hierarchicznie, zróbcie taką strukturę, żeby było zgodnie z waszymi przekonaniami. Tak. W mojej ocenie, głównym celem organizacji jest poukładanie, ustrukturyzowanie firmy, a to z kolei łatwiej zrobić, kiedy mamy kulturę dyscypliny i kiedy są ramy tam gdzie trzeba i wolność tam, gdzie trzeba. Jak pamiętacie, być może nie pamiętacie, ale ja mam trzy definicje przywództwa. Pierwsza. Taka najważniejsza przywództwo to umiejętność podłączania ludzi do firmy. Drugie, przywództwo to jest odrabianie zaległości. I to jest to, o czym ten odcinek jest. I trzecie, przywództwo to jest umiejętność dawania ram, gdzie trzeba, i wolności, gdzie trzeba. I w tym przypadku ramą jest hierarchiczna struktura firmy oraz, a wolnością może być turkusowy sposób organizacji zespołu. nie? Abstrahując od tego, czy to jest turkus, czy nie, ale zaufanie, samoorganizacja, współpraca, fajna atmosfera, sens, robienie nie tylko zadań, ale czucie się potrzebnym, to jest to, jak ja to rozumiem, tak? I zostawiłbym na poziomie firmy hierarchię, z dążeniem do sytuacji, że nikt niczego się nie domyśla, odrobieniem zaległości, o którym wam przed chwilą powiedziałem. Firma, procesy, zespoł. Firma, procesy, zespoły. Firma. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest uporządkowanie fundamentów, zaraz jeszcze to podsumujemy, czyli ekosystem, network of teams, czego do tego potrzebujecie, czyli nie zespół będzie samoorganizującym się z własną minimisją, z własną kulturą organizacyjną, ale wspierającą kontekst biznesowy. Także wróćcie do tej kartki podzielonej na trzy, lub wyobraźcie sobie, y, y, dla mnie, numerem jeden, tak jak dzisiaj y, great companies, happy people będą funkcjonowały, to jest odrobienie zaległości na. Trzech poziomach. Czyli to, co wam proponuję, to skupcie się na poukładaniu, uporządkowaniu organizacji. Uporządkowanie to jest też pozbycie się produktów, których nie chcecie robić. Nagrałem taki odcinek o pięciu obszarach, z których warto zrezygnować. Spotkania, produkty, nieważne rzeczy, tak, to też dotyczy na poziomie emocji, zadania, itd. itd. czyli uporządkowanie też swojego czasu pracy. Ale wracając. Poukładanie i oporządkowanie organizacji na poziomie firmy. Refleksja tożsamościowa, żeby wypracować jasną i przejrzystą kulturę organizacyjną. Refleksja strategiczna, żeby wypracować sposób na realizację wizji. Park, jak, jaka kultura, jacy ludzie, jaka struktura, jakie rutyny. Tak, to jest odrabianie zległości i za to najczęściej odpowiedzialni są właściciele top management. Druga rzecz. Liderzy, kierownicy, może, mogą być też menedżerowie, wybrani pracownicy, biorą procesy, spisują te procesy na jednej kartce, portfolio procesów na jednej kartce papieru, i następnie do wybranych procesów biznesowych robią na początku biznesowych wspólne cele, role, performance management system, board meetingi crossfunkcjonalne. Kto z kim, jak często gada o tym, jakie są cele, versus, jakie są wyniki versus cele, jakie są problemy, i tak dalej, i tak dalej. I mamy 50 razy możliwość podjęcia decyzji, jeśli robimy takie spotkania raz na tydzień, czyli weekly, crossfunkcjonalne, jak najbardziej później podchodzimy na poziom zespołów i na poziomie zespołów świadome przywództwo menedżerów zespołów, tak? czy ja rozumiem kontekst czy chcę być liderem czy rozumiem swoją rolę gdzie potrzebuję pomocy dwa absolutnie super najważniejsze dla mnie przepraszam jaram się tym jak dziecko mam 45 lat pięciar 5 to jest taki plakat, który lider robi raz do roku ze swoim zespołem, można częściej, ja to robię ze swoim synem nawet, mówiłem już kiedyś o tym, to jest kierunek, ramy, role, reguły, relacje, wszyscy się pod tym podpisują, wisi to w miejscu, gdzie pracują ludzie, wtedy już 100 razy łatwiej, jest 80%, mniej napięcia, mniej tłumaczenia, liderzy mają więcej czasu. I 3. Board meetingi zespołowe. Czyli, jak mówiliśmy wcześniej na poziomie procesów cross to tutaj lider raz na tydzień lub raz na dzień, w zależności od waszych potrzeb, spotyka się ze swoim zespołem i mówi: Zastanówmy się, jak nam poszło w kontekście realizacji celów, czerwone, zielone Kaizen. Zastanówmy się, jakie były problemy, jakie były potencjalne przyczyny i eksperymenty, i naprawdę ludzie to kochają. Ja rzadko kiedy widzę pracowników, którzy nie lubią pięcier. dlatego że ludzie mówią: O, w końcu będzie jasno, o co chodzi w moim zespole, czy o co chodzi w mojej firmie. Rzadko widzę pracowników, którzy nie lubią board meetingów, ale prowadzonych przez szefa, który daje przestrzeń. Także, moi drodzy, problemem nie jest sposób, w jaki jest zorganizowana firma. Być może część z Was rozczarowałem, że nie, nie było fajtu pomiędzy organizacją turkusową a organizacją hierarchiczną. Ja jestem zwolennikiem, tak jak powiedziałem, bardzo dużej swobody na poziomie zespołu. Wręcz graniczącej z turkusem, ale kultury, dyscypliny na poziomie organizacji, w której nikt niczego nie musi się domyślać, każdy rozumie swoją rolę w organizacji i wszyscy mają wspólne cele. I z tą wiadomością zostawiam Was na koniec, tylko powiem, że jeżeli interesuje Was takie poukładanie firmy, to to jest nasz kontekst biznesowy, to czym my się zajmujemy. Nazywamy się Lean Passion, co prawda, natomiast sam Lin jest wielokrotnie źle rozumiany. Ostatnio jeden z moich znajomych zapytał się mnie, czy my też robimy takie strategiczne, leadershipowe rzeczy, coraz więcej firm mówi do nas, no nie podejrzewałem, że wy takie rzeczy robicie, przecież lin to procesy, nie, 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 lin to ludzie, ale nie będę już przekonywał, bo od 10 lat mi się nie udało, w każdym razie zapraszam do współpracy do bezpłatnych konsultacji na stronie leanpassion.pl. To, czym w tej chwili się zajmujemy, to jest właśnie poukładanie firmy na poziomie strategii, na poziomie refleksji tożsamościowej. Osobiście robię takie projekty, które trwają od 3 do 6 miesięcy. Na poziomie procesach robimy QTP, czyli szybkie transformacje procesowe, które dają bardzo szybkie rezultaty. I czym się różni pierwszy od drugi? Jeśli chcecie się poukładać na poziomie firmy, to ja zawsze mówię, że przychodzi pacjent do lekarza i ma złamaną nogę. I nadciśnienie to poukładanie firmy to jest leczenie nadciśnienia, a złamana noga to jest zajęcie się wybranymi problemami z procesów i po prostu rozwiązanie problemu, który krwawi, który powoduje, że organizacja może mieć poważny problem. No i ostatnia rzecz zespoły, zajmujemy się świadomym przywództwem menedżerów liniowych, menedżerów wyższego szczebla i menedżerów najwyższego szczebla, dlatego też niedługo odpalimy rekrutację na program rozwojowy, nazywa się LEP, Leadership Executive Program. I rekrutacja będzie selektywna, będziemy przeprowadzać rozmowy kwalifikacyjne. To będzie pierwszy program w Polsce, w którym trzeba będzie nie tylko zapłacić, ale również jeszcze będziemy weryfikować, czy chcemy stworzyć absolutnie ekskluzywną grupę menedżerów, którzy od siebie się uczą. I już niedługo przekonacie się o tym. Jeżeli ktoś interesuje się Leadership Executive Program, to będziemy uruchamiać Pierwszy program w lutym stworzymy jedną, dwie maksymalnie grupy, bo widzimy, że zainteresowanie jest do dość duże i program kosztuje 35 tysięcy. To jest roczny program. To już jest ze zniżką, bo cena wyjściowa jest 45 tysięcy, więc jeśli Was interesuje Lep, Leadership Executive program, to nabraliśmy odwagi, że zrobimy coś nielinowego i program rozwojowy. W tym roku ostatnią rzeczą, na którą chciałem Was zaprosić, to jest konferencja, która odbędzie się 28 listopada w, w hotelu Westin Warsaw Hotel. Konferencja Human Focused Learning będzie tam o tym, jak zbudować organizację, w której HR czy też biznesmenedżerowie nie muszą przekonywać ludzi do rozwoju. Wspaniali ludzie będą występować: Joanna Heidman, Edyta Paul, Maciej Noga, i gwiazdą będzie Wita Heinen, będzie też Malina Faliszewska która opowie o tym jak zaprojektować wdrożyć efektywny, angażujący proces Sylwia Pietrzyk z Millennium Banku którzy robią doskonałe rzeczy jeśli chodzi o rozwój ludzi także coraz mniej biletów co nas zaskoczyło dość dobrze sprzedaje się ta konferencja no i do 14 listopada jest jeszcze cena w miarę atrakcyjna jeżeli interesuje was konferencja to piszcie też do mnie r.drzewieckimaopalinpassion.pl na pewno załatwię jakieś Rabaty, tak? I kończymy promocję, kończymy odcinek. Tradycyjnie zadbajcie o siebie. Proponuję zaczynać dzień od medytacji, od fajnych rzeczy, od sesji wdzięczności. Trzymajcie się, kochani. Turkusowa hierarchia to odrabianie zaległości i hierarchia na poziomie organizacji, dyscyplina, koncentracja, standaryzacja jasne role, zasady, wszyscy mają wspólne cele, nikt niczego się nie domyśla, a na poziomie zespołów to jest świadomy lider, który organizuje zespół wspólnie z ludźmi tak jak chce. I tego Wam serdecznie życzę. Wszystkiego dobrego, cześć.